Krymitalia. Kryminalna Italia. Seria Region po regionie. Odcinek 18. Umbria. W zamkniętym pokoju. Cześć, salve. Tradycyjnie już dziękuję Wam za odzew po każdym nowym filmie i nadal zachęcam do słuchania, komentowania i dzielenia się wrażeniami. Zapraszam też na Facebooka i Instagrama Krymitalia Podcast i oczywiście subskrybujcie kanał, jeśli podobają Wam się moje historie. A dzisiaj znajdujemy się w Umbrii, regionie leżącym w środkowych Włoszech, którego stolicą jest Perugia. Jest to teren w większości górzysty i pagórkowaty. Niziny stanowią zaledwie 6% jego powierzchni. Ze względu na swoje położenie ani nie ma dostępu do morza, ani nie graniczy z żadnym obcym państwem. Krajobraz Umbrii przecinają lasy, góry i średniowieczne mury obronne. Zresztą wioski umbryjskie wznoszą się na wzgórzach również ze względów obronnych z dawnych czasów. Kraina ta była zamieszkiwana już przez Etrusków i była częścią ich strefy wpływów. Umbria słynie z najwyższego we Włoszech wodospadu, Cascata delle Marmore, na rzece Tyber. A najbardziej znaną postacią z tego regionu jest z pewnością święty Franciszek z Asyżu, patron Włoch. Jeśli chodzi o kuchnię, to najbardziej znaną przystawką jest podpiekany chleb, który pewnie każdy z Was zna, czyli bruschetta, a zdań głównych strozza preti i capelletti to tradycyjne makarony, które można zjeść z różnymi sosami oraz z dodatkiem np. trufli czy bulionu. Za lokalne przysmaki uchodzą również sosy zrobione z baraniny i gęsiny, a także ryby, między innymi nasz swojski karp. Nie brakuje oczywiście serów, takich jak pecorino czy solona ricotta oraz wędlin, jak tradycyjna włoska porchetta. Dzisiejsza opowieść nie będzie długa, ponieważ nie ma o niej zbyt dużej ilości materiałów. Ale jest to historia tak zdumiewająca, zagadkowa i nieprawdopodobna, że postanowiłam, że muszę się koniecznie nią z Wami podzielić. Wszystko zaczyna się w Todi, niewielkim mieście liczącym sobie około 17 tysięcy mieszkańców, i uznawanym za najpiękniejsze miasto w całej Umbrii. Wokół miasta, na umbryjskich wzgórzach, znajdują się liczne gospodarstwa agroturystyczne i niewielkie hotele. Dzisiejsze Todi jest niemal identyczne ze średniowiecznym miastem, co pokazują między innymi ryciny z XVII wieku. Granice pierwotnego miasta wyznacza obwód murów. To tutaj w 1993 roku mieszka Mara Kalisti. Ma ona wtedy 36 lat, ukończyła liceum klasyczne, a następnie przez rok studiowała prawo. Przerwała jednak studia, ponieważ uznała, że bardziej od prawa interesują ją polityka i górskie wyprawy. A poza tym bardzo chciała już być niezależna finansowo. I tak się właśnie stało. Chociaż jej ojciec nie był z tego zadowolony. Marzył o tym, żeby obie córki miały skończone studia i były magistrami. Ach, te marzenia rodziców. Mara w 1993 roku nie ma nikogo, jest, powiedzielibyśmy dzisiaj, singielką, ale za to ma dwie prace. Jest zatrudniona jako sekretarka w kancelarii prawniczej należącej do jej szkolnego kolegi, oraz dorabia sobie też w firmie sprzątającej, tak po prostu, żeby dorobić do pensji. Prowadzi spokojne, można powiedzieć, normalne życie, kocha góry i śpiew. Jest członkiem Club Alpino Italiano, czyli najstarszego we Włoszech stowarzyszenia zrzeszającego miłośników gór i górskich wędrówek, a także należy do miejskiego chóru polifonicznego. Mara jest dziewczyną niewielkiego wzrostu, o naturalnej urodzie. Bardzo rzadko się maluje i nosi duże okulary, które zakrywają jej niemal całą twarz. Dziewczyna
Mieszkała dotąd z rodziną w mieszkaniu na czwartym piętrze przy Via Cortesi. Oprócz niej domownikami byli jej ojciec Mario Calisti, który wcześniej pracował jako dozorca, oraz siostra Rita, która skończyła studia medyczne i jest pediatrą, jej mąż i dwoje dzieci. Mara zresztą spędza ze swoimi siostrzeńcami też bardzo dużo czasu, lubi zresztą bardzo z nimi też przebywać, uczy ich na przykład śpiewu. Jednak, tak jak powiedziałam, dotąd Mara ze wszystkimi tymi domownikami mieszkała, ale na początku lipca wszyscy oprócz niej przeprowadzają się do niewielkiej miejscowości niedaleko Todi, tak po prostu na lato, na wakacje. I zabierają ze sobą część mebli, a w mieszkaniu właśnie na wakacje ma zostać tylko Mara. Kobieta zresztą też wcześniej miała już takie plany, aby w ogóle wyprowadzić się od rodziny i zamieszkać sama lub z przyjaciółką, ale jakoś szybko te projekty porzuciła i nadal mieszkała właśnie z ojcem, siostrą i rodziną siostry. Należy też dodać, że blok, w którym mieszka rodzina, jest dość nowy jak na tamte czasy i ma cienkie ściany, przez które daje się słyszeć najmniejszy nawet hałas, a sąsiedzi wiedzą o sobie wszystko. To tak gwoli wprowadzenia, bo to będzie dość ważne w tej sprawie. 14 lipca Mara idzie do pracy w kancelarii prawnej. Wraca jak zwykle na obiad i potem idzie z powrotem do pracy. I wreszcie ostatecznie wraca do domu wieczorem około godziny 20:30. Jest to bardzo gorąca, wręcz upalna noc. W mieszkaniu jest także jej ojciec, 72-letni Mario Calisti, który spędził w tym mieszkaniu praktycznie cały dzień. Postanowił tej nocy zostać u córki, ponieważ następnego dnia miał umówione spotkanie z jakimś swoim doradcą biznesowym. Mara i jej ojciec jedzą razem kolację przygotowaną wcześniej przez Maria, a następnie Mara bierze się za prasowanie. Potem dzwoni jeszcze po sąsiadkę z tego samego bloku, żeby przyszła do niej pogadać i wypić kawę. Mniej więcej w tym samym czasie, około godziny 21:30, ojciec Mary wychodzi w odwiedziny do szwagierki, z którą zresztą widuje się bardzo często, niemal każdego wieczora. Jest to taki rytuał. I według pierwszych ustaleń, około godziny 23:30 do Mary ktoś zadzwonił, ale ona szybko zakończyła rozmowę i ta sąsiadka, która jej towarzyszyła, nie zdążyła się zorientować, kto ani po co do niej dzwonił. Jednak w 2015 roku, podczas emisji programu Kila Visto, naszego Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ta informacja została zdementowana. Ta sąsiadka stwierdziła właśnie podczas trwania tego programu, że do Mary tamtej nocy nie wykonano żadnego telefonu, więc musiała to być jakaś, nie wiem, może plotka albo niesprawdzona informacja, ale praktycznie w każdym źródle to cały czas krąży, że taki telefon był. Jak zeznała później ta sąsiadka, wieczór przebiegał bardzo spokojnie. Mara zachowywała się tak jak zwykle. Chwilę później wrócił Mario, to znaczy one tam posiedziały godzinkę czy dwie i po tym czasie właśnie ojciec wrócił do domu. Pożartował chwilę z dziewczynami, które zresztą też w międzyczasie zaczęły oglądać jakiś film w telewizji i powiedział, że idzie spać. I wtedy też ta sąsiadka pożegnała się ze wszystkimi i poszła też do domu. A Mara postanowiła jeszcze poczytać w swoim pokoju. Jej pokój położony był blisko kuchni i blisko wejścia, a oddzielony od reszty pomieszczeń długim korytarzem. Około 1:30 w nocy Mario wstaje i idzie napić się wody. Jest wtedy cicho. Zauważa, że wszystkie światła są pogaszone, a drzwi do pokoju córki są zamknięte, więc stwierdza, że prawdopodobnie Mara śpi. O 2:30 ostatni z mieszkańców tego całego bloku wraca do domu. O 3:00 budzi się jeden z lokatorów z trzeciego piętra. Ma on lekki sen i zdarza mu się to bardzo często, takie właśnie wybudzanie w nocy,
ale wtedy o tej trzeciej nie słyszy nic niepokojącego. O 3:41 mężczyzna mieszkający w okolicy budynku, który cierpi na bezsenność, wychodzi do ogrodu pospacerować i zapalić papierosa. Kilka minut później wspomniany wcześniej lokator z trzeciego piętra słyszy głuchy łoskot i nie wie, czy to zamykające się drzwi, czy hałas dochodzi jednak z piętra wyżej. Po około 2 minutach dają się słyszeć przeraźliwe krzyki mężczyzny z czwartego piętra, Maria. W bloku powstaje zamieszanie, we wszystkich mieszkaniach, czy niemal wszystkich, zapalają się światła i zbiegają się pozostali lokatorzy. Ten mężczyzna, który spacerował w ogrodzie i palił papierosa, biegnie do drzwi bloku, ponieważ też już zdał sobie sprawę, że coś musiało się stać. Chwilę później z budki telefonicznej dzwoni po pogotowie i po karabinierów. Niestety całe zamieszanie, jak możecie się już domyślać, dotyczy mieszkania Mary i jej ojca na czwartym piętrze. Karabinierzy, kiedy przybywają na miejsce, znajdują w sypialni Maria rozdzierającą scenę. Ojciec klęczy nad leżącą na podłodze córką i próbuje zatamować jej krew. Co się stało? Kiedy Mario śpi w swojej sypialni w środku nocy, nagle wchodzi do niego Mara. Wypowiada łamiącym się głosem słowa: „Spójrz, tato, co mi zrobili”. I upada na podłogę w progu pokoju ojca. Kobieta ma na sobie majtki i stanik, a z jej klatki piersiowej ściekają stróżki krwi. Jak wykaże autopsja, otrzymała ona jeden cios w klatkę piersiową, który spowodował przecięcie tętnicy. Rana ma trójkątny kształt, około 8 cm głębokości i znajduje się na wysokości czwartego żebra. Szybki, jakby taki wibracyjny cios przywodzi od razu na myśl zbrodnię dokonaną w afekcie, wywołaną na przykład niepohamowanym gniewem lub zbrodnią przypadkową. Sprawca nie chciał zabijać, dlatego poprzestał na tylko jednym uderzeniu. Analizy ustalą również, że kobieta została zaatakowana na stojąco, kiedy znajdowała się naprzeciwko swojego agresora. Tak jakby dosięgnął ją cios, podczas gdy o czymś rozmawiali. Według badań Mara nie uprawiała też tuż przed śmiercią seksu. Kiedy na miejsce przybywają odpowiednie służby, kobieta niestety już nie żyje i nie można jej w żaden sposób pomóc. Na miejscu zbrodni uwagę karabinierów przykuwa również długa smuga krwi, ciągnąca się od pokoju Mary do pokoju jej ojca. Nie wygląda na to, aby kobieta została zaatakowana w łóżku, ale na pewno było to w jej pokoju. I jak ustalają śledczy, to praktycznie na pewno ona zapaliła światło w pokoju ojca, żeby go obudzić. Świadczą o tym na przykład ślady jej krwi na włączniku światła. Smuga krwi prowadząca od pokoju Mary do pokoju Maria jest jednak dość nietypowa. Plamy krwi są bardzo niejednorodne. Jedne są bardzo duże, od razu rzucają się w oczy, inne natomiast bardzo malutkie, tak jakby były to tylko kropelki krwi. Poza tym ta smuga krwi nie jest wcale zadeptana. Wygląda to dosłownie tak, jakby Mara leciała nad ziemią ze swojego pokoju do pokoju ojca. Lub tak, jakby bardzo uważała na to, aby nie podeptać stopami swojej własnej krwi. Jej stopy były zresztą czyste, w ogóle nie zabrudzone krwią, kiedy ją odnaleziono. Inna hipoteza jest taka, że Marę ktoś przeniósł po prostu na próg pokoju ojca, a następnie tam zostawił i odszedł. Być może najpierw planował ją zabrać do łazienki, która znajdowała się w głębi korytarza, obok pokoju Maria. Być może nie zdawał sobie na początku sprawy, że rana jest aż tak groźna. Jeśli niósł Marę w ten sposób, to musiał iść tyłem,
ponieważ jak pamiętacie, plamy krwi nie zostały w ogóle zadeptane. Nie ma tam żadnych śladów ani żadnych odcisków. Wielkość, kształt i rodzaj plam krwi zdaje się potwierdzać tę wersję wydarzeń. Sprawca przyciskał Marę do siebie i dlatego jej krew nie wypływała aż tak gwałtownie i w niektórych miejscach były jedynie jej krople. Dopiero tuż przed pokojem ojca widać bardzo dużą plamę krwi, która właśnie mogła powstać, kiedy sprawca wreszcie odsunął Marę od siebie. Nie wiadomo jednak, dlaczego miałby zostawiać ją akurat tam. Ani na drzwiach wejściowych, ani na oknach mieszkania nie ma żadnych śladów włamania. Przypomnę, że jest to mieszkanie na czwartym piętrze, więc całkiem wysoko. Okno w pokoju Mary jest też zamknięte. Być może zabójca dostał się wcześniej do domu i czekał na odpowiedni moment. Według słów Maria, ostatnie zdanie Mary brzmiało: Tato, zobacz, co mi zrobili. Oni w liczbie mnogiej. To zakładałoby z kolei, że sprawców było co najmniej dwóch. Ojciec Mary utrzymuje jednak, że nie wpuszczał nikogo do mieszkania. Oprócz niego i Mary nie było w nim absolutnie nikogo. Tego dnia była u nich co prawda sąsiadka, ta, po którą Mara zadzwoniła i z którą sobie gadały i oglądały film, ale poszła tuż przed tym, jak położyli się do łóżka. Czyżby to Mara wpuściła kogoś do domu? Czy jest możliwe, że umówiłaby się z kimś w mieszkaniu w obecności swojego ojca? Karabinierzy przypuszczają, że jeśli tak było, to musiała na pewno dobrze znać tę osobę, ponieważ w momencie śmierci miała na sobie jedynie majtki i stanik. Okulary, które nosiła na co dzień, znaleziono na szafce przy łóżku, czyli tam, gdzie je zazwyczaj kładła przed snem. Jej ojciec nie słyszał żadnego krzyku Mary. Obudził się dopiero wtedy, kiedy stanęła ona w drzwiach jego pokoju. Co więcej, sprawca musiał być także bardzo zaznajomiony z otoczeniem, ponieważ po pierwsze drzwi wejściowe do całego budynku są bardzo ciężkie i bardzo szybko się zatrzaskują, jeśli nie przytrzyma się ich ręką, i wywołuje to spory hałas. A tej nocy nikt niczego takiego nie słyszał, więc sprawca musiał po prostu wiedzieć, jakiego rodzaju są to drzwi i wiedzieć, że trzeba je przytrzymać po to, żeby po prostu nie uderzyły z całej siły. Oprócz krzyków Maria tuż po tragedii i tego jednego głuchego hałasu, jakby wywołanego upadkiem czegoś metalicznego na ziemię, tak właściwie nikt nie słyszał niczego dziwnego czy niepokojącego. No, może jeszcze jedna osoba, ponieważ jedna z sąsiadek usłyszała dzwonek do drzwi, ale kiedy podeszła zobaczyć, kto to, nikogo tam na zewnątrz nie było. I być może to właśnie morderca, uciekając po schodach, nacisnął dzwonek, myląc go z włącznikiem światła. Ale z drugiej strony, czy morderca uciekający po tym, jak zostawił umierającą dziewczynę w progu pokoju jej ojca, zapalałby światło przy schodach? Wydaje mi się to dosyć dziwne. W każdym razie żaden z lokatorów podobno tego dzwonka nie naciskał. Do mieszkania Mary nikt nie dzwonił domofonem, ani nikt nie słyszał otwierających czy zamykających się drzwi. Być może osoba, która zamordowała Marę, miała klucz do jej mieszkania. Klucze jej znaleziono w domu, w tym samym miejscu, w którym zwykle je kładła. Wydaje się, że śmierć Mary to przypadek tak zwanego morderstwa w zamkniętym pokoju. Ten rodzaj zbrodni powinien być Wam znany przede wszystkim z kryminałów Agaty Christie. Nie wiadomo, jak sprawca dostał się do środka, ani jak stamtąd wyszedł. Na miejscu byli tylko ofiara i jej ojciec. W pokoju Mary nie ma żadnych innych śladów oprócz jej własnych. Pojawia się też taka hipoteza, że być może do mieszkania włamał się złodziej. Kilka dni wcześniej, jak pamiętacie, rodzina wynosiła część rzeczy i mebli, żeby przenieść się do domu na wsi. Być może włamywacz pomyślał, że w mieszkaniu nikogo już nie będzie,
a może zostanie w nim jeszcze coś cennego, co można by sobie przywłaszczyć. W domu zastaje jednak dwoje ludzi. Mara przyłapuje go na gorącym uczynku, ten więc zabija ją i ucieka, nie będąc przez nikogo widzianym czy słyszanym, ani nie zostawiając absolutnie żadnych śladów. Hipoteza ta jednak dość szybko upada. Wydaje się bardzo mało prawdopodobne, aby obcy człowiek zachował na tyle zimnej krwi, żeby swobodnie poruszać się po czyimś domu i uciec z taką łatwością. Pod obserwacją policji trafiają natomiast oczywiście znajomi, bliscy i rodzina Mary. W ciągu miesiąca od jej śmierci zostaje przesłuchanych ponad 200 osób, w tym oczywiście Mario Callisti, ojciec Mary. Śledczy nie znajdują jednak żadnych dowodów na jego udział w zabójstwie córki. Nie wydaje się też, aby mógł mieć jakiś sensowny motyw. Nigdy się z córką nie kłócili, nie mieli ze sobą żadnych zatargów ani konfliktów. Wieść o śmierci Mary oczywiście bardzo szybko roznosi się po niewielkim Todi, wprawiając mieszkańców w osłupienie i przerażenie. Śledczy badają, jak to w takich sytuacjach bywa, oczywiście życie prywatne ofiary. Przesłuchują dosłownie dziesiątki osób spośród rodziny i znajomych. Co może mieć jakieś znaczenie, to fakt, że Mara była bardzo zaangażowana politycznie. Miała lewicowe poglądy, których nie bała się głośno wypowiadać. Brała udział w różnego rodzaju zagorzałych debatach politycznych i różnym osobom na pewno nie szczędziła wielu gorzkich słów. Policja dociera również do pewnego lekarza w Todi, który, jak się okazuje, mógł być kochankiem Mary. Mężczyzna ma nieco ponad 50 lat, jest żonaty i ma dwoje dzieci. Na początku zaprzecza, aby kiedykolwiek znał Marę i miał z nią cokolwiek wspólnego. Jego adwokat twierdzi, że plotki o zażyłości z kobietą wzięły się stąd, że po prostu oboje bardzo kochali góry i kilka razy nawet wybrali się wspólnie na górską wyprawę. Ale to wszystko, nic więcej. Mężczyzna zostaje jednak nawet oskarżony o składanie fałszywych zeznań, ponieważ śledczy są przekonani, że kłamie w sprawie relacji z Marą, ale nic innego nie można mu zarzucić, ponieważ w noc morderstwa Mary był w domu ze swoją żoną i kilkorgiem przyjaciół, którzy to oczywiście potwierdzają. Ma więc żelazne alibi. W źródłach pojawia się również informacja, że Mara rzekomo na krótko przed swoją śmiercią poddała się zabiegowi przerwania ciąży. Ale nie wiadomo ani czy to prawda, ani czy miało to jakikolwiek związek z opisywanymi wydarzeniami. Policja przesłuchuje również przyjaciółkę Mary, której ta jakiś czas wcześniej zwierzyła się, że poznała kogoś z kryminalną przeszłością. Zażartowała nawet coś w stylu: prędzej czy później mnie zabiją. Inne źródło podaje natomiast, że Mara była w ostatnich miesiącach przed śmiercią naprawdę wystraszona i że te słowa to wcale nie były żarty, ale faktycznie kogoś się obawiała. Tak czy inaczej, ten trop nie prowadzi jednak donikąd. Podobnie zresztą jak kolejna informacja od przyjaciółek, według której Mara na kilka dni przed śmiercią opowiadała o relacji z chłopakiem o ciemnych, kręconych włosach, który był właścicielem golfa z tablicami rejestracyjnymi z Terni. Jednak tej osoby nie udało się nigdy zidentyfikować. Jakiś czas przed swoją śmiercią Mara zapisała się na kurs sztuki na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Kilka dni po tragicznym zdarzeniu na sekretarkę w biurze, w którym pracowała Mara, ktoś nagrał wiadomość. I była to wiadomość mniej więcej o takiej treści. Tajemnica śmierci Mary jest związana z jej udziałem w kursach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Śledztwo prowadzone w tym kierunku również jednak donikąd śledczych nie zaprowadziło. Nie udało się ustalić, kim była dzwoniąca osoba. Co prawda, w 2015 roku dziennikarze z programu Chi La Visto
znowu podnieśli ten wątek i mieli jakoby jakieś nowe informacje, ale nic więcej z tego się nie rozwinęło, nie ma żadnych nowych wieści na ten temat. Po tym, jak wszystkie dotychczasowe tropy upadają, śledczy w 1998 roku znowu zaczynają interesować się ojcem Mary. Nowe analizy wykazują, że przy ranie, jaką odniosła Mara, musiałaby ona upaść na ziemię w przeciągu 40-60 sekund i na pewno nie zdążyłaby dojść do pokoju ojca, odległego od jej pokoju o 10 metrów, a także zapalić tam światła i poinformować go, że została zaatakowana. Według lekarza sądowego, po takim uszkodzeniu tętnicy, Mara musiałaby mieć naprawdę jakieś nadludzkie moce, aby przejść przez cały korytarz do pokoju ojca i na pewno nie byłaby w stanie nic powiedzieć. Być może Mario udał się do pokoju córki, zaatakował ją nożem lub śrubokrętem. Jak ustalono, co wam już powiedziałam, Mara raczej nie kłóciła się z ojcem. Nie było pomiędzy nimi żadnych zatargów. Nie oznacza to jednak, że nie mogła to być zbrodnia w afekcie. Punktem zaczepienia mogącym potwierdzać winę ojca była kropla krwi należąca do Mary, znaleziona w szufladzie, w której domownicy trzymali zazwyczaj właśnie noże i śrubokręty. Być może było tak, że morderca po zadaniu kobiecie śmiertelnego ciosu odłożył narzędzie zbrodni do szuflady. Oczywiście, aby to zrobić, znowu musiał dobrze znać dom i umiejscowienie różnych przedmiotów. Oprócz tego, w tej samej szufladzie znajdowały się też torebki foliowe. Morderca mógł na przykład potrzebować jednej z nich, aby schować do środka nóż lub śrubokręt i wynieść go z mieszkania. Narzędzie zbrodni nie zostało jednak nigdy odnalezione. Z drugiej strony, rozmieszczenie plam krwi Mary w mieszkaniu zaprzecza wersji o winie Maria. Smuga krwi prowadząca od pokoju Mary do jego sypialni nie ma w tym momencie sensu. Podobnie uznają śledczy i prokuratura i po 8 latach, w 2001 roku, Mario Callisti zostaje całkowicie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Jeśli jednak wrócimy do wersji z innym zabójcą, który przeniósł Marę na sam próg sypialni Maria, jak to jest możliwe, że zdążył jeszcze wyjąć z szuflady torebkę foliową, a następnie uciec w zupełnej ciszy? Przecież w tym czasie Mario zdążył się już obudzić i krzyczał o pomoc dla córki. Jeśli faktycznie niósł zakrwawioną Marę przez 10-metrowy korytarz, czy możliwe jest, że nie zostawił absolutnie żadnych śladów jej krwi ani w domu, ani na schodach bloku, ani przy wyjściu z budynku, dosłownie nigdzie? Zresztą, jak pamiętacie te analizy smugi i tych plam krwi na smudze ciągnącej się od pokoju Mary do pokoju jej ojca, ta analiza wykazała, że morderca musiał przyciskać Marę do siebie, kiedy ją niósł. Więc na pewno i nawet wręcz, że ta krew po prostu wsiąkała w jego ubranie i dlatego momentami nie było jej dużo na podłodze, tylko były kropelki. I dopiero duża, wylana plama krwi była przy samych drzwiach pokoju ojca. Więc z tego wynika, że on musiał mieć to ubranie naprawdę przesiąknięte krwią Mary, a tej krwi absolutnie nigdzie poza mieszkaniem nie znaleziono. Morderstwo Mary wydaje się śledczym czymś, co tak naprawdę nie powinno się było wydarzyć, po prostu ze względu na to, że było zbyt niewiarygodne. Druga opcja jest taka, że była to zbrodnia doskonała. Do zamkniętego mieszkania, w którym przebywają ojciec z córką, wchodzi człowiek. Zabija Marę jednym uderzeniem zaostrzonego przedmiotu. Grzebie w szufladzie, z której zabiera foliową torebkę. Wychodzi z mieszkania po cichu, schodzi po schodach, myląc dzwonek z włącznikiem światła i rozpływa się w ciemności tuż pod nosem chłopaka palącego w ogródku papierosa. A to wszystko w przeciągu dosłownie 1-2 minut. Mario Callisti, ojciec Mary, umarł w 2005 roku.
nie poznawszy niestety prawdy o śmierci swojej córki, chociaż bardzo tego chciał i bardzo do tego dążył. Siostra Mary, Rita Kalisti, uznana lekarz-pediatra w Todi, przez wiele lat też walczyła o to, aby dowiedzieć się prawdy o śmierci Mary. Napisała nawet książkę o jej historii, zatytułowaną Il delitto della porta chiusa, czyli morderstwo za zamkniętymi drzwiami. Udzielała się również bardzo charytatywnie, między innymi założyła organizację non-profit, mającą na celu budowę specjalnych ośrodków opieki nad dziećmi chorymi na AIDS w Afryce. Niestety los jej nie oszczędzał, bo oprócz tego, że straciła siostrę w tak niejasnych i nieprawdopodobnych okolicznościach, to jeszcze w 2010 roku również jej syn Marco Maria Dominici został znaleziony martwy na parkingu w Perugii. Mężczyzna, według słów samej Rity, udawał się do swojego psychoterapeuty, ale nigdy do niego nie dotarł. I z tego co wiem, jego śmierć albo nie została dotąd w ogóle wyjaśniona, albo po prostu nie ma o tym żadnych dostępnych informacji. Bardzo mnie zaintrygowała ta sprawa, ponieważ faktycznie trudno zrozumieć, jakim cudem Mara została pozbawiona życia. Uważam, że ojca można wykluczyć, ponieważ po pierwsze nie miał żadnego motywu, aby pozbawiać córkę życia. Poza tym, no, plamy krwi, te smugi, no, jakby też trochę go wykluczają jako sprawcę tego morderstwa. Moim zdaniem Mara sama kogoś wpuściła do mieszkania, o czym świadczą przede wszystkim brak śladów włamania i fakt, że była ubrana tylko w bieliznę. Musiał to być zatem ktoś, kogo znała i komu ufała na tyle, aby pokazać się mu w niekompletnym stroju. Może był to przyjaciel, może sekretny kochanek. Nie wiadomo. Jest mi w każdym razie bardzo przykro, że ojciec Mary zmarł, nie dowiedziawszy się nigdy prawdy. To samo siostra, tak bardzo doświadczona przez los, że naprawdę serce się ściska. Napiszcie koniecznie, jakie są Wasze przemyślenia i refleksje. A tymczasem dziękuję i zapraszam za tydzień do Valle d'Aosta, czyli Doliny Aosty.